Oczywiście, jak nie było premier, to nic nie było, a jak są premiery, to wszystkie naraz, choć muszę przyznać, że w tym roku wyjątkowo każda z tych premier podoba mi się bardzo. I zaczynamy od Rockfon na 5. Majster Piżu, Rockfon 5 i zapraszam do materiału. Na początku warto zadać sobie pytanie, do czego takiego telefonu potrzebujemy, bo zauważyłem pewną tendencję z wiadomościami z Wami, że wiele osób rozważa zakup gamingowego telefonu nie dlatego, że jest gamingowy, choć wiele osób też dlatego kupuje, ale dlatego, że są to swojego rodzaju multimedialne kombajny wszystko mające. Jeżeli ktoś rozważa przez taki temat, przez taki pryzmat zakup, to warto mieć na uwadze, że są tutaj nie tylko gigantyczne rozmiary, ale i także gigantyczna waga 238 gramów, co w rezultacie powoduje, że chęć obsługi jedną ręką jest co najwyżej iluzoryczna, a dłuższe scrollowanie sieci na tym telefonie powoduje pewien dyskomfort w nadgarstku. Poza tym jest to po prostu flagowiec z krwi i kości. Znakomita jakość wykonania, super AMOLEDowy ekran 144 Hz z regulacją 60, 120, 144, Full HD Plus o rozmiarze 6,78 cala daje bardzo pozytywne wrażenie, choć nie jest to poziom najnowszych Galaktyk czy Mi 11. Są na swój sposób haptyczne wibracje, ale nie ująłbym ich najlepszymi na rynku. Jest pojemne ogniwo 6000 mAh rozdzielone na dwie mniejsze baterie, by redukować temperatury i tym samym przedłużyć żywotność układu, daje znakomite czasy pracy na jednym ładowaniu, które może odbywać się tylko i wyłącznie przewodowo. Brakuje im na przykład za pomocą zestawową swoją. Swoją drogą Rock 5 przychodzi w naprawdę niebanalnym i dopracowanym w szczegółach pudełku, szanuję za takie smaczki, 65-watową ładowarką. Jest też nie byle jaki, bo opleciony przewód USB-C, USB-C, są jakieś tam naklejki czy plastikowa obudowa, która średnio chroni telefon, ale za to audio to... O ja pier... Generalnie nie spotkałem się z żadnym smartfonem, który w jakimś nawet małym stopniu zbliżyłby się do poziomu głębi i basu, jakie wydobywają się z tej głośników. I żeby się o tym przekonać, ja nawet nie będę tutaj pokazywał. Najlepiej samemu sprawdzić i się przekonać, bo to jest naprawdę gigantyczna różnica na żywo i życzyłbym sobie, żeby w każdym flagowcu, albo chociaż w OnePlusie 9, były tak dobre głośniki. Życzyłbym też sobie, już pomijając tą wielokolorową diodę powiadomień, którą tutaj znajdziemy i wciąż jest przeze mnie podążana, jacka 3 podążana, pożądana. Jacka 3,5 mm, czyli jak widać da się jak najbardziej, a gdy dodamy do tego quad DACa, Bluetooth 5.2, aptX HD, aptX Adaptive, to finalnie otrzymujemy kapitalne audio na słuchawkach. Audiofilem nie jestem, a różnicę wyczuwam. Niestety nie wszędzie jest tak pięknie, bo aparat... no... jest ok, ale można by dodać parę usprawnień. Fotografie są w porządku, na poziomie telefonów w przedziale 2500–2000 zł. W końcu IMX686 znajdziemy w Mi Note 10 Lite, Poco F2 Pro czy ROG Phone 3. Za dnia jest ok, mówiąc tak ogólnikowo, te fotografie po prostu mi się podobają, wpadają w moje oko. Są powtarzalne, ale niestety brak optycznej stabilizacji obrazu psuje potencjał aparatu nocą. Wtedy dysproporcja względem typowych flagowców nabiera siły. Zdarzały się poruszenia, mniejsza ilość szczegółów, choć muszę przyznać, że processing zdjęcia wygląda dobrze. Kolory, naturalność, nieprzesadzony tryb nocny, dobór balansu bieli wypadają naprawdę nieźle. Szeroki kąt, mówiąc łopatologicznie, w ciągu dnia jest ok, w nocy mizernota. Jestem na szybciocha, pokażę Wam próbkę wideo 4K 30 nagraną ROG Phone M5. Jest też 4K 60 czy 8K 30, jakby ktoś pytał. Można nagrywać ultra szerokokątnym obiektywem, ale nie da przemieszczać się pomiędzy obiektywami, a więc trzeba wyłączyć nagranie, zmienić obiektyw, wznowić nagrywanie, co trochę mija się z celem. Tak samo mija się z celem niedodawanie optycznej stabilizacji obrazu do telefonu za 4K. No ale nie mi to już oceniać. Jest elektroniczna stabilizacja obrazu, teraz 4K 30 również i spoko, tylko ona wywołuje bardzo dużego kropa, na tyle dużego, że może być to dość irytujące. Jak działa? No to teraz chwilę się przebiegnę. Warto mieć na uwadze, że no, są chmury. I to jest trochę zacienionego miejsca, więc
Wejdę zwolnie, żeby się gościu nie wystraszył, nie jedzie nic. No i tak się prezentuje stabilizacja elektroniczna w Rockfonie 5. Autofokus, żadnych problemów, płynny, szybki. Jest ok. No i tak nagrywa Rockfon 5. Reasumując, dobry, powtarzalny aparat, nad którym nie ma co się więcej rozwodzić. Podobnie zresztą jak z czytnikiem linii papilarnych w ekranie. Ten działa, ale zdecydowanie poniżej poziomu tegorocznych flagowców. Nie tak szybki, nie tak celny, nie tak niezawodny, ale wydaje mi się, że osoba, która jest zainteresowana rogiem, nie myśli kategorią, czy telefon o pół sekundy szybciej się odblokuje, tylko bardziej, czy gra o pół sekundy szybciej się załaduje. I tutaj powoli zaczynamy cały ten rozmach, całą tą magię. No tak jakby, bo jest jeszcze jeden minus. Slot Dual SIM nie jest uszczelniony, ale za to gdy go zamkniemy, to w tej czerwonej wisience widnieje smaczek w postaci hashtag GLHF. PDK. Snapdragon 888, co najmniej 12 GB RAM-u, UFS 3.1, Adreno 660, wiadomo, w codziennej pracy daje potężną moc i telefon śmiga aż miło, bryluje w moim teście szybkości, ale tak naprawdę nowy chipset to nadmiar mocy, który w przypadku Mi 11 nie do końca był ujarzmiony pod względem temperatur. Dochodziły też słuchy, że to Xiaomi nie dopilnowało tematu, a nie Qualcomm. No więc zrobiłem ponownie sekwencję testów AnTuTu Benchmark, mamy tu podobno jakieś tam lepsze chłodzenie, grafen i tak dalej, ale suma summarum wychodzi na to, że po prostu nowy Snapdragon nagrzewa się bardziej niż poprzednia generacja. Tutaj warto mieć na uwadze, że Mi 11 kiedy indziej była testowana, więc nie można brać tego jeden do jednego, ale możemy do roga dokupić tak jak akcesorium. Nie wiem, jak oni to nazwali w sumie. Ale mamy tu po prostu wbudowany wentylator o zmiennej modulacji szerokości impulsu, który w zależności od tego, jak intensywnie wykorzystujemy telefon, ten dostosowuje obroty. Czy to działa? Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, jeżeli chodzi o obudowę, bo ta była zdecydowanie mniej nagrzana i nie sprawiała takiego dyskomfortu. Pobiera też niewiele więcej prądu, więc no tak, warto. Tym bardziej, że to nie jedyne jej atuty. Ta przepuszcza slot USB-C do ładowania i daje drugiego jacka, żeby kable nie wadziły nam podczas chwytu. Plus za to. Po drugie, gdy system wykryje aktywność mikrofonów, czy to w grze, dyktafonie i tak dalej, to można wyłączyć, to na czas aktywacji system pauzuje wentylatora, żeby nie zakłócały mikrofonów. W ogóle mikrofony w tym telefonie to jest absolutny majstersztyk, tak samo jak i głośniki. Wydaje mi się, że to najlepiej rejestrujące głos mikrofony i jeden z nielicznych telefonów, tuż obok iPhone'ów, Pixeli i flagowych Galakty, który dobrze, przyjemnie, ciepło rejestruje głos w aplikacji Messengera, ale to nie jedyne plusy w ogóle tej takiej nakładki, bo mamy tu też dwa fizyczne triggery, które można sobie dowoli programować, ale to nie jedyne triggery, bo mamy też dwa dotykowe, które na swój sposób są killer featurem, bowiem fajnym dodatkiem jest możliwość zaprogramowania ich na krótki i długi ścisk, na przykład na asystenta Google'a czy latarkę. Ja tak sobie zaprogramowałem i bywało to bardzo wygodne. Co oferuje w grach? Generalnie hulaj dusza, co ci się podoba, to sobie ustawisz, jak ci się podoba i jak wolisz. Możemy ustawić, czy triggery mają być całością, czy podzielone na dwa mniejsze. Wtedy mamy cztery. Możemy ustawić, czy mają być aktywowane przez przeciąganie, przesuwanie poziomu, a może pionowe. Później można ustawić, jak telefon ma reagować na sterowanie ruchem, oczywiście siła nacisku czy szybkości mogą być dowolnie dostosowane. To wszystko jest genialne dla graczy i tego jest też tak dużo, że nie ma opcji, bym to wszystko mówił w tym materiale. A całość sterujemy w aplikacji Game Engine, dostępnej z poziomu pulpitu czy też z rozgrywki. Oczywiście oferuje dużo, ale najważniejsze dla mnie jest to, że za jego pomocą możemy stworzyć indywidualny, preferowany dla nas celownik. Jeżeli chodzi o całokształt, wygląd, sami widzicie, jak telefon wygląda. Nie jest to mój styl z gamingowych opcji, to Razer Phone był dla mnie sztosem, a tutaj mamy takie gamingowe oświetlenie tylnej klapki, i of course RGB, może se mrugać jak kontrolki na blacie francuskiego auta. Jak się podoba i na wszelakie sposoby. To tyle. Dziękuję. Podsumowując i reasumując, 4000 zł przyjdzie nam na zapłacenie tego telefonu na przykład w sklepie iskom.pl, którego celowe lokowanie i promocja znalazło się w tym materiale. W opisie pod filmem linki śledzące do produktu i sklepu. Śledzące, czyli po prostu jak kupicie cokolwiek, kiedykolwiek z tego linku, to informujecie iskom, że jesteście ode mnie i tak wspieracie moją współpracę z iskomem, za co wam bardzo dziękuję. Tylko oczywiście przed zakupem warto zadać pytanie, czy warto. Ja z początku sobie tak myślałem, 4000 zł, no to nie, ale później sobie uświadomiłem, że w sensie doszedłem do wniosku, że żyjemy w czasach, kiedy 5 zł za litr benzyny jest standardem i tak samo 4000 zł niestety za flagowca też jest standardem, ale gdy sumowałem sobie wszystko to, co ten telefon oferuje,
to wcale nie jest tak dużo, bo pomijając brak wodoodporności, on ma w sobie wszystko, a dodatkowo ma przewagi jak rewelacyjne audio, to jest znacząca przewaga i na przykład 12 GB RAM-u, a na żadnym innym polu nie ustaje względem konkurencji. Jeżeli ktoś szuka po prostu kompletnego telefonu takiego do codziennego użytku, jak najbardziej, tylko warto pamiętać o tych rozmiarach i wadze, że na przykład nie każdy uchwyt samochodowy to pociągnie, a jeżeli jesteś graczem, to też jest to bardzo dobra opcja i nie chodzi o samą wydajność, bo już każdy flagowiec jest wydajny i pociągnie każdą grę, ale o tą całą przemyślaną, dobrze zaprojektowaną otoczkę do akcesoriów, czy te triggery, które są świetnie skonstruowane i dają przewagę w rozgrywce względem normalnych telefonów. I to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. W następnym odcinku będzie Redmi Note 10 Pro. Bardzo mi się spodobał, jest jeszcze fajna konkurencja. S21, Snapdragon kontra Exynos, OnePlus 9, Realme GT i Redmi K40 Pro, już do POCO się zapisałem. Więcej tego teraz. Więc serdecznie dziękuję za oglądanie i proces przeprowadzki już się rozpoczął, wiele rzeczy poprzychodziło, także no, w sumie to tak zapowiadam, a może być kompletne bagno. A ja się gdzieś tam wewnętrznie jaram, daje mi to gdzieś tam nowe myśli, także zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ja dziękuję jeszcze raz za oglądanie, MPS Grupsona, zdrówka dla Was. Dzięki raz jeszcze, do następnego razu, cześć.